Siemano ludzie, ja jestem Sato HD, a to jest gra pod tytułem Fuel. Jest to gra rajdowo-wyścigowa w świecie apokaliptycznym. No i cóż, gra została wydana 3 lata temu, dokładnie 30 czerwca 2009 roku. Mimo tego, że ma już swoje lata, prezentuje i trzyma poziom cały czas. Jeszcze nie spotkałem się z grą, która by mogła dorównać nawet tej grze, ponieważ ogromne tutaj tereny oraz możliwość dojechania wszędzie, gdzie człowiek chce, sprawia, że ta gra jest jedyna w swoim rodzaju i no nie ma na razie innych gier, które by mogły w ogóle konkurować z tą. Co by to jeszcze powiedzieć? Pomówmy o interfejsie. Teraz podczas wolnej jazdy w górnym części monitora widzimy kompas. Kompas nasz przedstawia, gdzie są jakiekolwiek wydarzenia, mianowicie jakieś rajdy, wyścigi. Ale to nie wszystko, bo pokazuje nam też, gdzie są jakiekolwiek nowe naklejki na nasz samochód. Czyli jednym słowem, nowe lakiery. No, teraz pokażę wam może część wyścigową. Także nie będę dojeżdżał sam do tych punktów, tylko przeskoczymy poprzez menu. W menu wybieramy karierę, bo są też wyzwania. Weźmy karierę i pierwszy wyścig, The Lab of Fate. Wezmę sobie poziom trudności Expert. Zatwierdzę, ok. No jak widać, będziemy ścigać się motorem. Dobrze, to start to race. W czasie wyścigu, zależnie od jego typu, nasz interfejs się zmienia. Także nie będę pokazywał, bo jest intuicyjny i każdy łatwo do tego dojdzie, co gdzie jest. Także czekamy, aż wyścig się zacznie. No i co tu jeszcze mogę dopowiedzieć do tej gry? Może to, że jest ogromna masa różnych pojazdów oraz dodatków do naszego gracza, ponieważ naszego gracza możemy przebierać. Zaraz wam pokażę, jak odblokuję coś, ponieważ na potrzeby tego filmiku zacząłem nową grę i wszystko, co miałem, utraciłem. Gra jest bardzo dynamiczna. Wszystko szybko się dosyć dzieje. No teraz tego aż tak mocno nie widać, ponieważ jedziemy po otwartym terenie. Jakbyśmy jechali w lesie, co też się często zdarza, no to wtedy widzimy tą szybkość. Zresztą i tak ten motor nie jest zbytnio szybki. Oj, jak widać, niestety uderzyłem w coś i straciłem pozycję lidera. No jak teraz możemy zobaczyć, w prawym górnym rogu widać naszą pozycję. W lewym górnym rogu widzimy, ile jeszcze checkpointów nam zostało oraz ile już czasu poświęciliśmy na jazdę. W lewym dolnym rogu widać minimapkę, a w prawym licznik. No, to jedziemy. Jak widać, jest bardzo dużo wyskoków, co jest też, można powiedzieć, zaletą tej gry. No jak widzę, to już jest ostatni checkpoint, także teraz już tylko meta i kończymy wyścig. Jak widać, też włączyłem poziom Expert, a mimo wszystko przeciwnicy nie są zbytnio mądrzy, bo nas tak nie doganiają oraz jak my stracimy pozycję, to łatwo ich dogonić. Fuel. Aha, jeszcze wspominając. Fuel w tej grze to jest nic innego jak pieniądze. A fuel na przetłumacząc, to jest paliwo, czyli paliwo w tej grze jest walutą. Za paliwo kupujemy przeróżne nowe pojazdy, jak to zademonstruję. Vehicle i szare wehikuły to jest to, co możemy kupić. No jak widać, nie stać nas, bo w
tym oto miejscu pokazana jest liczba naszego paliwa, a tu ile jest potrzebne, żeby kupić dany sprzęt. A więc pokażę wam jeszcze jeden wyścig. Znowu klikamy Escape, Carrera i wybieramy Lakeside Run. Też poziom Expert. Teraz Driver i możemy pokażę wam, jak można zmieniać wygląd. No załóżmy sobie na przykład hełm. Można zmienić kolor hełmu. No i tak samo postępujemy z każdym inną rzeczą. No i Start the Race. Troszeczkę długo mi się czytuje, nie wiem czemu. Przerwiemy ten filmik, bo wiadomo, o co chodzi. Helikopter stawia nasz samochód na torze, no i zaczyna się rozgrywka. Z tego co pamiętam, choć nie chcę skłamać, zaraz wam pokażę mapę. Escape. Okej, map. Jak widać, tu jest to, co jest zaznaczone na czerwono teraz, to jest, tak, nazwę to stanem. W tym stanie możemy się poruszać, żeby odblokować inne stany. O, tutaj jak widać, jest ich troszeczkę. Trzeba po prostu przechodzić wyścig. Każdy stan czym się charakteryzuje. No ten akurat się właściwie niczym, jest po prostu bardzo mocno zalesiony. Dużo wyskoków, fajny stan. Wiem, że spotkamy też inny, w którym wszystkie drzewa płoną, takie jakby, no nie wiem jak to nazwać, nie będę tutaj po prostu niepotrzebnie jakoś nadawał nazw. Spotkamy też trasy, na których będą występowały tornada, gdzie niestety będziemy musieli przed nimi uciekać, bo jest, no jest troszeczkę zabawy z tym, rozmaica i wizualnie, i efektowo, raczej to samo będzie, i rozmaica rozgrywkę w grze. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? Gra naprawdę zasługuje na wielki, czyli gra, programiści zasługują na wielki podziw, ponieważ tak jak wspominałem, nie spotkałem gry, w której świat jest tak wielki jak ten, a naprawdę możecie mi wierzyć lub nie, dużo gram, dużo testuję gier. No i co? Polecam tą grę każdemu, kto po pierwsze nie jest fanem realistycznej jazdy. Nie, jeżeli jesteś fanem realistycznej jazdy typu, no nie wiem, przykładowo weźmy Forza Motorsport lub Test Drive, obojętnie który, to ta gra niestety, ale nie jest dla ciebie. To jest gra bardziej dla graczy burnoutowskich, tak nazwie, ponieważ się liczy szybkość, a nie, jakby to powiedzieć, jakość jazdy czy cokolwiek innego. Jak dla mnie ta gra powinna w skali od 0 do 10 dostać zasłużoną 9, mimo swoich lat, mimo że to już jest stara gra. Ale żaden producent, wydawca, z tego co wiem, nie odważył się zrobić innej gry, która by mogła być albo następcą tej gry, albo też godnym konkurentem. Ogólnie fajne są też efekty pogodowe, na przykład w innych stanach są zamiecie śnieżne, które bardzo fajnie wyglądają. No nie wiem, jeżeli chcecie, to wyłóżcie parę złotych na tą grę, ponieważ warto pograć z przyjaciółmi przez internet i wyróżniać się. A teraz ode mnie podziękowania za obejrzenie filmiku. Jeżeli się spodobało, komentujcie, subskrybujcie, żółty magiczny guziczek. Pamiętajcie, oglądacie kanał Sato HD. No i co? Siema na rabach!